Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Znajdujemy się w mojej kuchni. No i skoro kanał Kawa po turecku, to porozmawiamy dzisiaj o tureckiej herbacie. Dostaję od Was, widzów, często pytania, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, jak zaparzyć herbatę po turecku, czyli czaj. Wyjechaliście sobie do Turcji na wakacje, spróbowaliście oczywiście, jak ten czaj smakuje, kupiliście turecką herbatę, turecki czajnik, przyjechaliście do domu, no i co teraz z tym dalej? No więc ja Wam dzisiaj to w dzisiejszym filmie wszystko zaprezentuję, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną, zapraszam. Najpierw kilka takich ciekawostek, informacji. Niektórym z Was pewnie się wydaje, że w Turcji to najwięcej pije się właśnie kawę po turecku. No nie jest to prawda, właśnie w większości pije się czaj. Statystycznie na głowę, na rok w Turcji przypada 3,5 kg czaju, tego suszu. Na pewno, jeżeli byliście w Turcji, zauważyliście, że ten czaj po prostu leje się wszędzie. Nieważne, czy jesteście w restauracji, w kawiarni, czy nawet załatwiacie po prostu jakieś rzeczy w urzędzie, na poczcie, czy czekacie nawet na autobus. Wszędzie tym czajem na pewno ktoś Was będzie chciał poczęstować. I jeżeli ktoś już Was tym czajem częstuje, to nie odmawiajcie. Jeżeli chodzi o kulturę turecką, wypada taką propozycję zawsze przyjąć. No dobrze, to tyle na razie z takich informacji. Teraz Wam pokażę wszystko, co jest potrzebne do przyrządzenia dobrego czaju. No zaczynamy oczywiście od tureckiej herbaty. Wybór jest naprawdę ogromny. No najlepiej wybrać po prostu herbatę taką niesypką, taki susz. Jest tego minus taki, że później trzeba się męczyć z tymi fusami, które zostają jakoś je tam wylewać, wysypywać się tam, wiecie, w tym babrać trochę. Więc dla wygodnickich powstało też w Turcji takie coś. No, wygląda jak nasza zwykła herbata w torebkach, ale to nie jest taka herbata, że tam wsadzicie do szklanki, zalejecie i tego, bo to Wam pewnie serce wyskoczyło. To jest mocna herbata. Ona jest specjalnie zrobiona na czajniczki, nie? Widzicie, tutaj jest napisane co? Demlik süzen poşet, czyli na naparzenie esencji. Jest to wygodne. Jak się spieszycie, możecie z tego korzystać. Później szybko można po prostu tą torebkę wyrzucić i już. No ale gościom raczej nie wypada takiej herbaty podawać, więc my się dzisiaj zajmiemy suszem. Jeżeli chodzi o susz, tak jak już mówiłam, wszędzie można go dostać. W supermarkecie, gdziekolwiek. Jakbyście chcieli zakupić, to tylko się nie zdziwcie, jak wygląda to na tych półkach. Ostatnio jak byłam na zakupach, to przy okazji dla Was nakręciłam. Tak właśnie wyglądają półki z czajem. Wielkie torby. Te torby zazwyczaj są kilogramowe. No dobrze. Mamy już wybrany czaj. Co dalej? Potrzebny jest też czajnik. Czajnik to po turecku çaydanlık i on składa się z dwóch części. I ta część właśnie nazywa się demlik. Tak jak widzieliście ten napis na tej herbacie w torebkach. Demlik to jest część, w której parzona jest esencja. W tej części zagotowujemy tylko wodę. Ale jak to wygląda, to za chwilę zobaczycie. Chciałam tylko powiedzieć o czajnikach to, że oczywiście jest ich masa do wyboru z różnego tworzywa, ale najlepszy podobno do parzenia czaju jest czajnik, który ma ten demlik porcelanowy. No bo wtedy nie wpływa to w żaden sposób na smak esencji. Także ja mam dzisiaj dla Was tutaj do prezentacji czajnik porcelanowy, ale no jest też minus tego czajnika, bo on tutaj właśnie w tym demliku, zobaczę czy to będzie widać, a widzicie, jest tylko taka dziura i nie ma sitka. W tych takich czajnikach zwykłych, metalowych, to tam jest zazwyczaj sitko, no i potem jak lejecie ten czaj, no to fusy nie wylatują. Tutaj będą nam fusy lecieć. Więc zaopatrzyłam się też w taki ten, jak się to nazywa? No takie sitko, nie? Boże, mój język polski po prostu. Dobrze, co mamy dalej? Dalej potrzebujemy wodę. No niby nic trudnego, ale słuchajcie, tutaj też pewna kwestia do zapamiętania. Jeżeli macie w kranie brzydką wodę, twardą, dużo kamienia, nie używajcie takiej wody do parzenia czaju, nie będzie dobry. Ja też mam właśnie tutaj taką brzydką wodę, więc będę używać wody butelkowanej, bo nie mam akurat żadnego dzbanka filtrującego, czy tam filtru w kranie. Jeżeli Wy macie wodę filtrowaną, jak najbardziej można jej użyć. Ja będę używać butelkowanej. Dalej potrzebna jest też turecka szklanka. No, można się bez niej obyć. Możecie sobie zrobić czaj normalnie w wielkim kubku po łosku. No ale wiecie, to nie będzie to samo. Więc tureckie szklanki pewnie już je widzieliście. Malusieńkie. Wiem, że niektórych z Was to śmieszy, ale jest powód ku temu, dlaczego one tak wyglądają. One są małe po to, żeby czaj nie wystygł, zanim go wypijemy całego do końca. No chodzi o to, żeby herbatę pić gorącą. No i też kształt jest po to, żeby czaj nie wystygł. Tutaj ta część jest pogrubiona, ten brzuszek, wtedy nie wystyga nam czaj, a tutaj ta część jest szersza po to, żeby nie poparzyć sobie ust. No i właśnie pijąc czaj absolutnie nie trzymamy szklanki w taki sposób, no bo tutaj on jest najbardziej gorący, byśmy się poparzyli. Szklankę trzymamy tak, pijemy tak. Do takich malutkich szklanek oczywiście też są malutkie podstawki i miniaturowe łyżeczki. To pewnie już widzieliście. I ostatnia rzecz, cukier. Jeżeli herbatę słodzicie, w Turcji zazwyczaj można się spotkać w kawiarniach nie z cukrem sypanym, tylko z kostkami cukru. I te kosteczki też są po prostu miniaturowe. No. To już opowiedziałam o wszystkim, co jest potrzebne. No to teraz przechodzimy do parzenia. To zabieramy się za parzenie. Wszystko mam przygotowane. Chciałam Wam tylko powiedzieć o tym, jakim sposobem ja będę tą herbatę parzyła, no bo jest ich mnóstwo. Co turecka gospodyni to inny sposób. Ja chciałam Wam przedstawić taki, który jest uważany za najbardziej poprawny. Szperałam w internecie i znalazłam panią, która pochodzi z Rize, czyli z prowincji nad Morzem Czarnym, w której uprawiana jest turecka herbata. I ta pani, jak się okazało, jest mistrzynią parzenia herbaty w Turcji. Swoją drogą nie wiedziałam, że w ogóle taki konkurs istnieje, ale widocznie istnieje. No i ja Wam teraz przekażę te wskazówki, o których ta mistrzyni mówi i powiem Wam też o błędach, które ona podkreśla. Więc tak, pierwszy podstawowy błąd, jaki popełniają tureckie gospodynie domowe, to to, że czaj przed zaparzeniem płuczą. Nie powinno się tego czaju płukać. Jeżeli wybierze się czaj dobrej jakości, to nie jest to w ogóle konieczne. Jeżeli się go wypłucze i wilgotnego pozostawi na jakiś czas, no to może to zmienić trochę jego walory smakowe, więc tego nie robimy. Drugi błąd to to, że... Słuchajcie, no oczywiście, tak jak już mówiłam, w tej części jest parzona esencja, tutaj tylko gotujemy wodę. No i tutaj ja też wodę będę zaraz zagotowywać, ale błąd jest taki, że część osób, ja też tak robiłam, no ale to jest błąd widocznie, w momencie, kiedy woda tutaj się gotuje, nasypują już sobie tutaj ten susz i ten susz, niczym nie zalany, stawiają na ten czajnik i tak czekają, aż ta woda się tu zagotuje. No i to jest błąd według pani z Rize. Dlaczego? Dlatego, że tutaj cały czas będzie buchać para na ten demlik. No i pozostawiony w środku susz może nam się przyprażyć, co może później spowodować, że ta herbata będzie za ostra, taka gorzka bardzo. Więc tego nie robimy. Drugim błędem przy tym sposobie jest też to, że tutaj no, jest już ten pozostawiony susz, on się nam przyprażył, co było niedobre i jeszcze później na to tu się gotuje woda, robi się wrzątek i gospodyni sobie tutaj tą część otwiera i zalewa ten susz wrzątkiem. I to też jest błąd, bo wtedy ta herbata nam się nie zaparzy, tylko sparzy. Nie będzie miała w ogóle dobrego smaku. Więc jak robimy? Pierwsza rzecz, tak jak wszyscy, nalewamy do tej części wody. Jak już mówiłam, woda dobrej jakości, nie z kranu. No i tej wody nalewamy tyle, ile jest nam potrzebne. No trudno mi jest powiedzieć teraz o proporcjach, to sobie sami już zobaczycie, ale najlepiej nalać od razu tyle wody, ile będziecie używać, żeby później jej nie dolewać, a za chwilę powiem dlaczego. Teraz wylewam wodę, niech już się nam gotuje. Ja to wszystko robię na oko, słuchajcie. Dobra. Odpalamy. Czyli jak widzieliście, nalałam wodę, podpaliłam. Tutaj nie mam niczego, ta część czajnika jest pusta. Stawiam i czekam, aż woda się zagotuje. Słuchajcie, woda nam się gotuje, to ja skorzystam jeszcze z okazji, że to będzie chwilę trwało i powiem Wam też o proporcjach, no bo to Was często też nurtuje, ile tego czaju nasypać na tą górę później, żeby nam się esencja fajnie zaparzyła. I są dwie szkoły. Jedni piją czaj bardzo mocny, demli. I chcą uzyskać ten czaj tak mocny, żeby miał taki perfekcyjny kolor, który się po turecku nazywa tavşan kanı, czyli krew królika, jakkolwiek by to nie brzmiało. I żeby tak mocny czaj uzyskać, no to trzeba na 4 szklanki takiej wody wsypać 1 taką szklankę suszu. 4 szklanki wody, 1 szklanka suszu. Jak to będziemy robić, to Wam pokażę zaraz. Ale jeżeli Wy nie chcecie pić tak mocnej herbaty, ja takiej mocnej też nie piję, to jest druga szkoła, żeby na każdą szklankę taką wody wsypywać 1 łyżeczkę suszu, ale nie taką miniaturową łyżeczkę, normalną łyżeczkę. Na 1 szklankę 1 łyżeczkę suszu. No i tak szczerze mówiąc, to ja to zawsze robię na oko, no teraz jestem sama w domu, będę sama tą herbatę pić, więc pewnie wrzucę tak łyżkę stołową tego suszu. No, ale to Wam wszystko pokażę, jak się woda zagotuje. Czekamy. Ok, słuchajcie, słyszę, że woda powoli się zagotowuje. Tego też należy pilnować. Woda nie powinna nam wrzeć przez dłużej niż 10 sekund. Sobie zerknę. No jeszcze aż tak mocno nam tutaj nie fokuruje. Swoją drogą jest takie określenie po turecku. Fokur, fokur. To jest taka woda wrząca właśnie, bulgocząca. Ok, bulgocze mocno. Jeszcze nie. Ok, woda nam już mocno bulgocze, więc teraz ją na chwilę wyłączamy. Ewentualnie można też po prostu czajnik na chwilę zestawić z ognia. Ja wyłączę. Otwieram. I teraz słuchajcie. Nie należy parzyć esencji we wrzątku. Woda powinna mieć około 90-95 stopni. No wiadomo, że nie będę tego mierzyć termometrem teraz. O co chodzi? Chodzi o to, żeby to największe bulgotanie po prostu opadło. Chwilkę trzeba odczekać. Ale ja sobie już wleję tą wodę i tak odczekam. Ile leję tej wody? No ja leję na oko, tak jak już mówiłam, a Wy jeżeli chcecie według tych proporcji, to sobie przewincie do tych proporcji, o których mówiłam i tak lejcie, ale ja po swojemu teraz. Czyli nadal w środku tu nic nie mam, nalewam teraz tylko wodę, tą zagotowaną. I to już nie jest wrzątek. Nawet wiecie co? Troszkę za dużo, bo już mi tutaj doszło aż do tego właśnie, do tej trąby. Dobra, myślę, że woda nie jest już absolutnie wrząca, że wystarczy tego czekania. Mamy nalaną wodę tutaj do tego czajniczka i teraz możemy dopiero nasypać susz. I tak jak ja Wam mówiłam, już zrobię to na oko, sobie łyżkę taką, a Wy możecie się sugerować proporcjami, o których Wam mówiłam. Hop. Dobrze. I teraz, moi drodzy, żeby ten czaj się zaparzył, trzeba go nadal trzymać na ogniu. I tak jak już mówiłam, nie należy tutaj dolewać sobie wody, uzupełniać, bo jeżeli teraz doleję zimnej wody i postawię to wszystko na ogień, to znowu ta woda nam się zagotuje do wrzątku i znowu będzie tutaj na esencję nam buchać ta para, której my nie chcemy. a jak woda już była zagotowana i nie dolałam zimnej, będę tylko utrzymywać temperaturę, no to aż tak buchać nie będzie. Więc teraz stawiamy cały czajnik złożony razem na najmniejszy ogień, jaki tylko macie możliwość włączyć w domu. To ma być tylko takie pykanie. Więc ja sobie użyję tego ostatniego palnika najmniejszego. O, to jest u mnie najmniejszy ogień, jaki może być. Stawiam sobie tą część i na górę stawiam tą część. I w taki sposób pozostawiony czaj musi się nam jeszcze teraz tak troszeczkę gotować przez jakieś 15 minut. Po czym poznajemy, że ten czaj już jest dobrze zaparzony? Po tym, że jak otworzymy tą górną część czajnika, zobaczymy, że większość fusów opadła nam na dno. To będzie oznaczało, że on już jest dobry. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, żeby poprawić walory smakowe, jeżeli lubicie, możecie do tej górnej części dodać sobie goździki, ale to nie jest żadna tradycyjna rzecz, to po prostu jak ktoś lubi. A jeżeli zależy Wam na pięknym kolorze, no to można do tej górnej części dodać sobie jedną kostkę cukru. Ona podobno wpływa właśnie na barwę czaju. Ja tak zrobię. Ale kostkę wiecie, nie? Tą malutką taką, więc polskiej kostki to pewnie z pół by było albo mniej. Hop. Ej. No dobrze. No i teraz czekamy 15 minut. Wracam, jak to upłynie. Dobrze, moi drodzy, minęło około 15 minut. Większość tych fusów opadła, więc możemy teraz już herbatę wlewać do szklanki. I teraz są trzy rodzaje, jeżeli chodzi o to, jak herbata ma być mocna. Jeżeli pijecie herbatę słabą, to po turecku mówi się na to açık, słaba herbata, açık çay. I wlewa się wtedy tej esencji trochę mniej niż połowę szklanki. Jeżeli chcemy wypić taką średnią herbatę, to to jest orta, wtedy wlewamy pół na pół, a jeżeli chcemy wypić mocną herbatę, czyli demli, no to wtedy esencji nalewamy więcej niż pół szklanki. A resztę uzupełniamy wodą. No ja będę piła taką nie za mocną tą herbatę. Zobaczymy teraz, czy nie narozlewam. Lejemy. Ok, no tak jak już mówiłam, potrzebne mi jest sitko, no bo są fusy w tej herbacie. Stawiam sobie, czy to będzie dobrze widać? No i dajemy. Niektórzy to robią na dwie ręce. Ja jednak nie jestem tak zdolna, więc zrobię pojedynczo. Hop. Hop. I resztę uzupełniam wodą. Hop. Zobaczcie, mamy czaj. Jeżeli słodzicie, ja słodzę, no to wrzucamy sobie kosteczkę i mieszamy. I teraz tak, w Polsce uznawane jest mieszanie za głośno, za niekulturalne. W Turcji absolutnie nie wszyscy mieszają tak. Także spokojnie możecie tak mieszać i gorącą herbatkę sobie wypić. Jeżeli macie problemy, tak jak ja, z poziomem żelaza we krwi, no to pijcie taki nie za mocny czaj właśnie, tak jak ja. Bo mocny czaj powoduje tego żelaza wypłukiwanie. Jeszcze jedna uwaga. Czaj, jak już sobie zaparzycie, to należy go wypić w przeciągu nie dłużej niż 30 minut. Cały ten czajnik, który przygotujecie. Nie należy sobie tego czaju zostawiać i kilka godzin później podgrzewać absolutnie, bo po tych 30 minutach zaczynają się wytwarzać jakieś tam związki, które niezbyt korzystnie wpływają na organizmy. No i też smak robi się już taki, wiecie, taka goryczka jest, więc od razu świeży czaj pijemy. I skoro jesteśmy na wschodzie Turcji, wiecie już, że mieszkam w Wanerciś, to powiem Wam też o czymś, co dotyczy tutejszych mieszkańców, czyli Kurdów. Kurdowie nie wrzucają cukru do szklanki, tylko wkładają sobie kostkę cukru do ust, trzymają ją albo między zębami, albo w policzku i w ten sposób, popijając czaj, przelewają go przez ten cukier i tak sobie tą herbatę słodzą. Także to jako ciekawostkę. No zobaczmy, jak smakuje. No, nawet dobra wyszła, nie powiem. Słuchajcie, to teraz Polacy, dajcie znać w komentarzach, czy piliście kiedyś turecką herbatę, czy lubicie, czy przywieźliście sobie te czajniki do domu, czy parzycie tą herbatę, jak Wam idzie, jak to smakuje. A tureccy widzowie, dajcie znać, z którego sposobu wykorzystacie. Czy faktycznie trzeba ten susz wsypywać na wodę, a nie po prostu go zalewać wodą. Czy faktycznie to robi taką dużą różnicę. No i tureckie gospodynie domowe, miejcie nade mną litość. Wiem, że ta herbata jest bardzo słaba, no ale mocnej nie przyjmuję. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę, udostępniajcie film, subskrybujcie, wciskajcie wszystkie tam przyciski, które są. I do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Na rok statystycznie na jedną głowę w Turcji na rok